Siemaneczko, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnej recenzji na moim kanale. Dzisiaj Luis Suarez Food Birthday, czyli karta, która dostała upgrade'a do 5 gwiazdek sztuczek, 4 gwiazdki słabszej nogi, wysoka, średnia, jeżeli chodzi o pracowitości. Dzisiaj kupiony za 992 tysiące, wczoraj 1 300 000, więc dla właśnie tego zawodnika strzela zewnętrzną częścią stopy. Szkoda, że nie ma flair, byłoby przy tych 5 gwiazdeczkach naprawdę by to fajnie, fajnie wyglądało. Więc zapraszam Was na recenzję. Suarez. Ach! Niewiele brakło. Tak szybko wróci. Pięknie Cannavaro. Ach. Oj, obronił Varane. O, to niecelne podanie akurat. Suarez. No, Suarez. Ach. Ale piłka dobra. No i ogólnie tutaj kurz Suareza wyszedł z tej sytuacji. Bo naprawdę dobrze się zastawił. Best. I Suarez z baniaczka. Ma swoją celebrację. Ma swoją celebrację. No, z baniaczka w tej grze mało co wpada. A Suarez. Ładnie. Suarez sam na sam. No to animacja, którą każdy napastnik. El Pistorello. Na pewno podania nie są czymś, co tutaj. Suarez? Uff, ale powiem wam, czuć różnicę. To jest taki. Suarez? Suarez? Aj, ruszył się bramkarzem. Taki trochę spóźniony się wydaje ten Cannavaro. Suarez? Suarez. To jest to właśnie. Na krótkim dystansie. Na małej przestrzeni. Zaczyna robić różnicę to jego statystyki aktualne. Hakimi. Suarez. Pięknie. Ale Suarez piłę dał. O Boże. Coś pięknego. Ale movement. Coś pięknego. Gola. Suarez. Brawo. To jest to, co robi 5 gwiazdek sztuczek. Niesamowite. Fineska? Siedzi Fineska. El Pistolero. I czas na podsumowanie karty Luisa Suareza w wersji Food Birthday. Patrząc na to, że to jest cena 992 tysiące, patrząc na to, że ostatni event, który był, czyli karty Future Stars. Tam karty powyżej miliona pokazywały naprawdę niesamowitą jakość. A tu Suarez za 992 tysiące jest w top 3, jeżeli chodzi o napastników w grze, które nie są ikonami. Dlaczego? Po pierwsze, niesamowite wykończenie w polu karnym, niesamowity movement na małej przestrzeni, bardzo dobra siła, bardzo dobra agresja.
bardzo dobre główki i przede wszystkim niesamowite podania jak na zawodnika takiego. Moim zdaniem warto go kupić. Jeżeli miałbym ocenić cenę do jakości, moim zdaniem 9,5, no jak tak 900 tysięcy by kosztował, to była perfekcyjna dyszka, wtedy byłby top, top, top. Jeżeli chodzi o fans gry, no to tutaj chodzi o bardziej o linki, czyli Liga Hiszpańska, Urugwajczyk, no to tutaj słabsze linki. Więc patrząc na Ligę Hiszpańską, nie jest to aż tak szałowe, ale mamy za to Griezmana, Koreę, mamy nowego Renana Lodiego, mamy dużo, dużo kart, które są z La Liga, na przykład nowy Toni Kroos też coś tam może pokazać. Mamy Valverde, który moim zdaniem jest użyteczny i tutaj mamy Perfect Linked, więc moim zdaniem, jeżeli chodzi o to, to 9, no mówię, Urugwajczyk z La Liga, troszeczkę ta Liga Hiszpańska słabsza w tym roku. Ocena ogólna moim zdaniem 9,8, 9,5, tak bym dał. Patrząc na cenę, umiejętności na boisku, moim zdaniem jest to karta, którą każdy z nas powinien chociaż przez jakiś moment gry przetestować, mieć w swoim składzie i docenić właśnie formę Luisa Suareza w wersji Footbirthday. Dzięki.